Wielki zakręt, inaczej zwany zakrętem śmierci, powstał w latach 30. ubiegłego wieku i miał być punktem militarnym. Bardzo szybko jednak stał się wziętym punktem widokowym. Już niedługo odzyska swój blask. I choć na zakręcie śmierci jest niebezpiecznie, a widoki pozostawiają wiele do życzenia, to nadal jest to dla wielu turystów punkt obowiązkowy podczas zwiedzania Szklarskiej Poręby. Takich miejsc pod Szrenicą jest więcej: Zbójeckie Skały, Złoty Widok czy Białe Skały. To tylko niektóre z nich. Jak zapowiadają inicjatorzy akcji rewolucji, nie będzie. Żeby po prostu te punkty odtworzyć, ale w ten sposób, żeby budować przy nich czy na nich platformy i wieże widokowe. Jeśli chodzi o gminę Szklarska Poręba, to odtworzymy punkt widokowy na zakręcie śmierci, na Zbójeckich Skałach i na Złotym Widoku. I tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Złoty Widok, to jest taki wspaniały projekt, żeby tam takie drewniane leżanki, tak bym to ujęła, postawić, żeby sobie turyści przy pięknej pogodzie mogli nie tylko popodziwiać widoki, ale również się poopalać. Większość z tych punktów widokowych została wytyczona na początku XX wieku. Po wojnie zostały zaniedbane i zapomniane. Szklarska Poręba postanowiła odbudować punkty widokowe, które zapewne przyciągną do miasta większą ilość turystów. Przyjeżdżający turysta wyjdzie z dworca, na dworcu PKP i zobaczy tą Szklarską Porębę jesienią czy zimą, kiedy drzewa nie mają liści, zobaczy u swoich stóp piękną Szklarską Porębę, to właśnie po to warto to zrobić. I koło tego będzie infrastruktura cała turystyczna. Według szacunkowych wyliczeń przygotowanie jednego punktu kosztować ma około 20 tysięcy złotych. Wszystkie punkty widokowe udostępnione będą najpóźniej w 2017 roku.